Prawdopodobieństwo wygranej w amerykańskiej loterii Powerball jest równe 1 podzielone przez 175 223 511. Prawdopodobieństwo zostania miliarderem w USA jest równe 0,0001, co jest bardziej prawdopodobne. Zastanówmy się najpierw, jaka jest interpretacja tych prawdopodobieństw. O ile co to jest prawdopodobieństwo wygrania na loterii, no to jest dosyć oczywiste. O tyle, co to znaczy prawdopodobieństwo zostania miliarderem, no to trzeba się wiele zastanowić. No ja podejrzewam, że oni tę liczbę otrzymali w ten sposób, że po prostu wzięli liczbę miliarderów w USA, podzielili przez liczbę wszystkich obywateli, no i wyszedł, wyszła taka liczba. No i to pewnie daje jakieś szacowanie na to, jakie jest prawdopodobieństwo, że osoba, która się właśnie teraz rodzi, noworodek, w przyszłości zostanie miliarderem. No oczywiście to tylko przy założeniu, że czysto losowe. Okoliczności decydują, kto zostanie miliarderem w przyszłości, a kto nie. No dobrze, no ale żeby teraz powiedzieć, co jest bardziej prawdopodobne, to trzeba powiedzieć, która z tych liczb jest większa. No to w tym celu ja tę liczbę zapiszę w postaci ułamka zwykłego, żeby porównać z tym ułamkiem zwykłym. Czyli zapiszemy sobie 0, 0,005 z tych 0,01 jako ułamek zwykły. No to zastanówmy się, co to jest ta jedynka, na jakim miejscu ona jest. No wiemy, że pierwsze miejsce po przecinku to są części dziesiąte. Drugie miejsce po przecinku to są części setne. Trzecie miejsce po przecinku to są części tysięczne. Na czwartym miejscu po przecinku mamy części dziesięciotysięczne. Potem mamy części stu tysięczne. No i wreszcie ta jedynka stoi na miejscu części milionowych. Czyli ta liczba to jest po prostu 1 milionowa, 1 i 6 zer, 1 milionowa. No a z czym my to porównujemy? Porównujemy z tą liczbą, która jest równa 1 podzielone przez 175 milionów 223 511. No to widzimy, że ta liczba ma dużo większy mianownik. Liczniki tych liczb są takie same, natomiast ten mianownik jest ponad 175 razy większy, bo tu mamy milion, a tu mamy ponad 175 milionów. Czyli ten ułamek jest dużo większy od tego, ponad 175 razy większy, dlatego że ma ponad 175 razy mniejszy mianownik. Czyli prawdopodobieństwo zostania miliarderem w USA jest dużo większe niż prawdopodobieństwo wygrania głównej wygranej w loterii Powerball. No tutaj mamy jeszcze takie zadanie Dotyczące naszych polskich realiów, możemy się zastanowić, co jest bardziej prawdopodobne. Czy prawdopodobieństwo trafienia szóstki w Lotto, które wynosi 1 przez 13 983 816, czy prawdopodobieństwo zostania w Polsce milionerem dolarowym, które wynosi 0,001? Prawdopodobieństwo zostania milionerem dolarowym, czyli posiadania miliona dolarów. No i znowu, jak zamienimy tę liczbę na. Ułamek zwykły, to widzimy, że to jest po prostu jedna tysięczna, co jest liczbą dużo większą niż prawdopodobieństwo trafienia szóstki w lotto. No i tutaj ta dysproporcja jest jeszcze większa niż w przypadku tego poprzedniego zadania, czyli to prawdopodobieństwo jest dużo dużo większe niż to.